Panie Marszałku, jesteśmy dzisiaj w Lublinie na DBSS Forum, pierwszej takiej dużej konferencji dla sektora usług. Lublin nie został przez nas wybrany przypadkowo, bo to widzimy, że miasto, które bardzo mocno rozwija się pod kątem tego rodzaju biznesu, ale widzimy, że to nie tylko Lublin, ale całe województwo, cały region lubelski w tej chwili jest przygotowany na to, żeby tego typu biznes się tutaj rozwijał. Jakby mógł Pan ze swojej strony powiedzieć, jak województwo lubelskie i region lubelski zapatruje się na rozwój sektora dla biznesu? Chcemy patrzeć na współczesny świat. Dzisiejszy świat to społeczeństwo obywatelskie z jednej strony, ale przede wszystkim społeczeństwo globalne, społeczeństwo sieci, społeczeństwo obrazkowe. Dzisiaj w gospodarce będzie dominowały z różnego sektor usług niezwykle nowoczesnych. Ci, którzy zechcą wchodzić na rynek. I musimy patrzeć, co się dzieje na świecie i musimy w to wchodzić. Jeśli dobrze zrozumiemy potrzeby współczesnego świata, dobrze zrozumiemy potrzeby współczesnych pracodawców, to oczywiście możemy odnieść sukces. Jeśli tego nie zrobimy, to będziemy w tyle, bo dzisiaj źródłem sukcesu to na dobrą sprawę jest informacja, czyli społeczeństwo sieci. Ci, którzy posiadają informacje, ci, którzy potrafią tą informację wdrożyć. Informacja jest niezwykle szeroko rozumiana, czyli gdzie pozyskać informacje, która firma ci potrafi tą usługę zaoferować, gdzie możesz tą usługę zrealizować, to te firmy będą się rozwijały, ale również będą się rozwijały i te regiony. Co mamy naszym wielkim plusem jest? To, że mamy bardzo dużo studentów, to, że jesteśmy głodni sukcesu, to, że ludzie chcą iść na studia, chcą się uczyć języków obcych i robią to nie dlatego, że muszą, tylko wiedzą, że się skończą studia jedne, skończą studia drugie, ich szansa na rynku pracy jest znacznie większa. To nie jest tak, że my w Lublinie każdy, który ukończy studia, dostanie pracę, dobrze płatną pracę. Nie, ale jeśli będzie inwestował w siebie, jeśli będzie inwestował w swój kapitał, to te szanse są znacznie większe. Czyli rozumiem, że te zasoby ludzkie, które są generowane przez lokalne uczelnie, są paliwem tak naprawdę do rozwoju właśnie sektora usług dla biznesu, czyli wykorzystanie lokalnych talentów. Dla mnie absolutnie to tak, absolutnie. Ja uważam, że tak, kapitał ludzki, kapitał społeczny, to będzie gwarantowało, to będzie gwarantem, które regiony, które państwa będą się rozwijały. Co dla nas dzisiaj rzeczą ważną, to również, żebyśmy budowali zaufanie. Bo to, co dzisiaj mamy do poprawienia w Polsce, brak zaufania. Wszystkie rankingi wskazują, że jesteśmy na końcu wszystkich państw europejskich, zwłaszcza Unii Europejskiej, ale również przewidywalne, stabilne prawo. Polska rozwijała się w ostatnich latach między innymi dzięki temu, że przyszło dużo inwestorów zewnętrznych, że oni wiedzieli, inwestujemy w Polsce, mamy kapitał ludzki, mamy kapitał społeczny, mamy wykwalifikowane kadry, mamy kadrę głodną sukcesu, którzy chcą pracować dłużej czasami, niż ich koledzy w innych państwach. Mamy stabilne prawo, wchodzimy do Polski. I dzisiaj ta stabilizacja w pewnym sensie została nadwyrężona. Polska musi się znowu na zewnątrz pokazać jako kraj stabilny, przewidywalny, gdzie prawo stanowione nie jest łamane, które daje gwarancję dobrego biznesu w naszym kraju. Panie Marszałku, to jeszcze takie pytanie zamykające. Region lubelski i sam Lublin, z tego co widzimy, w tej chwili przeżywa w pewnym sensie dosyć mocny rozkwit. Widzimy nową obwodnicę, która dociera do miasta już od kilku ładnych miesięcy. Widzimy rozwój lotniska i nowych kierunków lotniczych. Widzimy rozwijającą się tutaj specjalną strefę ekonomiczną. Czym jeszcze region lubelski zachęca inwestorów do lokowania tutaj swoich inwestycji? Unia Europejska dała nam wielką szansę. Dokończyliśmy inwestycje, które się ciągnęły od kilkudziesięciu lat i zaczęliśmy inwestycje, skończyliśmy, o których marzyliśmy od kilkudziesięciu lat. Chociażby to miejsce, w którym jesteśmy, o lotnisku, o którym pan wspominał, o drodze szybkiej do Warszawy, obwodnicy, ale będzie budowana bardzo szybko droga do Warszawy, będzie szybkie połączenie kolejowe w ciągu 90 minut, a może krócej dojedziemy do Warszawy. Dzisiaj robimy promocję gospodarczą naszego województwa. Zabieramy przedsiębiorców, pytamy, gdzie chcecie lecieć, gdzie chcecie jechać. Jeździmy na targi, jeździmy na różnego rodzaju konferencje, nawiązujemy kontakty, pokazujemy im, bo my musimy pamiętać o jeszcze innej rzeczy. W Polsce komunistycznej myśmy nie eksportowali. Zatem my nie mamy, nasi przedsiębiorcy w większości nie mają doświadczeń. Mówię o tych małych, duży sobie poradzą, więc chcemy im w tym zakresie pomóc.
Druga rzecz, bariera językowa. Dla starszego pokolenia jest to dość duży problem. Znowu im w tym pomagamy. I trzeci element, o którym ja powiedziałem, często podkreślam. Mamy tak dużo młodych ludzi, tak dużo chcących prowadzić działalność gospodarczą, nawet na własne nazwisko, którzy są głodni sukcesu i wydaje mi się, że to będzie nasza siła. Natomiast jeśli chodzi o same branże, to oczywiście będziemy inwestować jeszcze bardziej i w informatykę, i w zdrowie, i w ekologię, i w zdrową żywność, ale również jesteśmy regionem niezwykle atrakcyjnym turystycznie. W województwie lubelskim czas płynie wolniej. I powrócę raz jeszcze. Dzisiaj ci, którzy zrozumieją, że firma wszystkiego sama nie wykona, ale musi całą masę rzeczy zlecać, że firma nie jest w stanie świadczyć usług w każdym zakresie, musi posiłkować się innymi firmami, że patrząc na współczesny świat, będziemy zachęcać, a moment jest szczególnie ważny. Cieszę się, że ta konferencja, i dziękuję Państwu, że zorganizowaliście ją w Lublinie, bowiem nie wiemy dzisiaj, co będzie się działo za kilka miesięcy w związku z Brexitem. Wiemy natomiast, że dużo firm, które są usytuowane dzisiaj w Londynie, rozważa różne ewentualności, czy nie przenieść swojego biznesu do innego państwa. My musimy to wykorzystać, bo to nie jest tak, że będziemy sami na rynku. My będziemy konkurować z innymi państwami Europy, ale także świata. Już nie mówię o silnych Stanach Zjednoczonych, ale bardzo silne są Indie, silna Brazylia. Wewnątrz samej Unii Europejskiej też będziemy konkurować. Zatem jeśli my zrobimy większy krok, zachęcimy inwestorów, ci, którzy zechcą zakładać, lokować swój biznes w Polsce, a zwłaszcza w województwie lubelskim, to stworzymy dobrze płatne miejsca pracy dla naszego najmłodszego pokolenia. I rzecz najważniejsza, my dzisiaj na dobrą sprawę nie wiemy, jak będzie się świat rozwijał, ale możemy zaryzykować, że nasze dzieci albo wnuki będą pracować w zawodach, których jeszcze dzisiaj nie znamy. Zatem inwestycja w człowieka, inwestycja w kapitał społeczny, inwestycja w kapitał ludzki. To doskonała puenta naszej dzisiejszej rozmowy, także serdecznie dziękuję i dziękuję za ugoszczenie nas w dniu dzisiejszym w Lublinie, w województwie lubelskim, w regionie lubelskim. Mamy nadzieję, że owoce dzisiejszego spotkania przyniosą jeszcze lepszą rozpoznawalność całego regionu lubelskiego na globalnej mapie lokalizacji na centra usług dla biznesu. Bardzo dziękuję. Ja dziękuję panu, dziękuję państwa przedstawicielom firmy za to, że chcieliście tą wyjątkową, wielką konferencję o skali międzynarodowej zorganizować w niezwykle ważnym regionie rozwijającym się w Lublinie, w województwie lubelskim. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Dziękuję.